Gminy. Ich tutaj nie ma, ponieważ oni zabezpieczają całą trasę, żebyście mogli bezpiecznie ją przejechać. Wszystkim służbom, policji, medykom i wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację dzisiejszych zawodów. Robimy wszystko, co możemy, aby te zawody przebiegły w sposób bezpieczny. I ja tak jak wcześniej mówiłem, żebyście wiedzieli stąd jak najwięcej pozytywnych wrażeń. Jeszcze raz życzę wam niezapomnianych i udanych rywalizacji sportowych i oddaję głos temu, bez którego dzisiaj te zawody by się nie odbyły. Piotr Kupczyński. Dziękujemy panu Bartkowi, wójtowi gminy Przytoczna. Moi drodzy, techniczna sprawa. Przejeżdżamy przez matę pomiarową. Kierowca busa, prosimy do busa. Zawodników do startu. Zmieni, prosimy, żeby się nie zbliżali do maty pomiarowej, bo nam się chipy podłączają, także bardzo proszę, stańcie może już z tyłu. Zawodnicy z Mega, musicie przejechać przez bramkę pomiarową. Czyli tędy nie przejeżdżamy, tędy przejeżdżamy. Także bardzo proszę was, startujemy bardzo powoli. Jedziemy za autem, więc nie ma co się przepychać, macie przejechać przez bramkę pomiarową po wewnętrznej stronie słupka, bo wam się chip nie włączy. I będzie później problem z pomiarem czasu. Także ruszamy bardzo spokojnie za autkiem. Do startu zostało 5 minut, tak? Kierowca już jest, zwarty i gotowy. 4 minuty do startu, auto przygotowane. Dojeżdżamy do auta i za autem przemieszczamy się aż do torów. Za torami auto odjedzie w bok i dopiero ostry start. Macie po drodze ustawiony strażak, bo zabezpieczają tam, więc za autem może być bardzo mocno. Pamiętajcie, że powiezie do lasu, ja widziałem, że już jeździliście po trasie. Powiezie do lasu około 100 metrów, jest zakręt w lewo. Leciutko pod górkę i piasek. Tam może być takie decydujące miejsce, ustawienie się już w peletonie, w jakichś grupach. Tam uważajcie, żebyście już ten prosto nie pojechali, bo jeszcze po prostu. Także moi drodzy, pamiętajcie, żeby przejechać po bramie. A ja do domtelu zwracam się z gorącą prośbą. Poprosimy o jeszcze jeden segment następnym razem, by było szerzej, bo wyścig coraz większy. Zobaczymy, jak będzie na mecie. Coraz liczniejsze. Drodzy państwo, 300 osób dzisiaj jest na zawodach. Nie licząc najmłodszych zawodników, ponad 290 starterów wydanych. 300 osób. 3 minuty do startu. Piotr z Wójtem puszczają nam start. Także dystans mini ma nagrody finansowe za pierwsze, drugie, trzecie miejsce mężczyzn i kobiet fundowane przez firmę Krilux, Jan Gejgał. Mamy też nagrodę proponowaną przez Jana Syrodziski, walczy za 1000 zł do losowania wszystkich uczestników. A branża TSL ma nagrody, vouchery finansowe w kategorii męskiej i damskiej. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce. Jeśli ktoś z mini się nie zapisał na branżę TSL, to jeszcze ma szansę, bo mini Mega już nie, za chwilę start. Taśmę możemy ściągnąć, Piotr. Tak, możemy taśmę już ściągnąć, poprosimy pana komendanta, ściągnięcie taśmy. Pamiętajcie, że start jest powoli za autem, dopiero później jak auto zjedzie na bok, ostry start. A mini podjeżdża do czerwonej bramy i tam czeka. Nie przemieszczamy się do czerwonej i czekamy. 15 po jest startu. 2 minuty do startu. Korzystając z tych 2 minut, chciałbym jeszcze serdecznie podziękować mieszkańcom gminy Przytoczna. W szczególności mieszkańcom mieszkającym na ulicy Parkowej, na ulicy Dworcowej, za wyrozumiałość, bo tutaj hałasujemy już od godzin porannych, troszeczkę utrudniamy w ruchu, ale wszystko po to, żeby osoby odwiedzające naszą miejscowość, naszą gminę jak najwięcej wrażeń stąd wywiozły. Także serdecznie wam dziękuję za wyrozumiałość, a za wszelkie utrudnienia oczywiście przepraszamy. Zachodnia Liga MTB Przytoczna. Dystans Mega. Półtorej minuty do startu. Tak, na Polsat Play. Po wjeździe na metę macie natysk ustawiony przez strażaków. Jakość, 100 metrów za startem. Tak. Zapraszamy po wszystkim. A i tu wiemy, że na Facebooku asfalt czyściutki, umyty odkażone. W ogóle odkażone to zostało wszystko wcześniej przez władze gminy. Odkażaliśmy cały tydzień. Niektórzy nie przyjechali. Minuta do startu, przygotować się.
Trochę nas jest, nie? 60 chyba. Darek, gotowy jesteś? Nie grasz, nie grasz, nie wygraczesz. Darek Ludarewicz, tak zwany Wielki Dudek, który przejechał całe Morze Bałtyckie wzdłuż i wszerz. Nocował na każdej plaży od Polski przez Estonię, Litwę, Szwecję, Danię i wrócił do Polski, jest, wrócił i teraz będzie nam był syreną. Do startu zostało 20 sekund. Ruszamy spokojnie. Za autem, także nie przepychajcie się i nie rozjedźcie. Ja tutaj stanę specjalnie, żebyście mogli przez bramkę pomiarową przejechać. I w czerwonych koszulkach to, żeby was nie zmyliło, to jest UKS Sportowiec Piła. 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. Spokojnie ruszamy, spokojnie. Dystans mega na starcie. Robert.
No.
Chodź, stary, krzycz, krzycz! Łańcuch spadł.
ale wertrety. Kurwa, ale poszli mocno. Thank you.
O kurczę. Pojechali. O, mocno. Mocno pizza. Drugi podjazd się zaczyna, ale piachu. Pod Chełmską podjazd pierwszy za 100 metrów.
No zaczyna się. Pierwszy podjazd. Chełmska Góra. Jest co jechać, tutaj byłem 2 lata temu. Na spokojnie swoje. Bez wariacji. Z kamerą gadam. No jedziemy. Procent. Dwadzieścia. Dwadzieścia procent już do góry. Dwadzieścia dwa, 23. Masakra. Kolejny podjazd. Dziesięć procent. Trzy.
13 nawet było. Trasę znam, bo byłem 2 lata temu, nawet 3 chyba. Nie, 2 lata temu. W 20. Mamy pierwszy wykrzyknik, zjazd niebezpieczny. Kolejny wykrzyknik. Wow. Dużo korzeni. Tu zaraz będzie kolejny podjazd. Długi podjazd.
20%. Człowiek ujechany. O, ciężko. Zostałem, odcięło mnie.
Tu mamy bufet. Pora się napić, bo dzisiaj jest 25 stopni teraz. Dzięki. Jedziemy dalej. Ciężko, ale macie tu góry piękne. A, no niestety, za darmo nic nie ma. Ale dziękuję.